Witajcie, z tej strony Sebastian. Nagrywam ten odcinek, żebyście się nie martwili. Szczęśliwie dotarłem do Filadelfii. Kurka wodna, znowu wieje. Mam taki opecha z tą kamerką, ale spokojnie. Dzisiaj jest poniedziałek, godzina chyba 19 z hakiem, jak się nie mylę. I jutro o godzinie 18, czyli we wtorek o 18 mam samolot powrotny do Polski. W środę około 14 powinienem być w Polsce. I od tamtego momentu będę już nagrywał dobrą kamerą. W każdym razie, jak na osobę zwolnioną z pracy i bez wizy, to kurczę, sobie nieźle poczynam, no nie? Bo dalej podróżuję, pracuję, jednak w tych Stanach znowu jestem. Nie wiem, czy to widać po moich oczach, jestem strasznie zmęczony, dlatego, że dopiero co przyleciałem, tak jak wspominałem wcześniej, z Busan do Tokio, z Tokio do Waszyngtonu, z Waszyngtonu do Filadelfii. Jestem wykończony, na szczęście dzisiaj już na statek nie muszę pójść. Dopiero jutro rano będę na statek szedł, więc zjem sobie teraz coś i wykąpię się i pójdę spać. Jestem w tym samym hotelu, w którym byłem wtedy, w którym byłem poprzednim razem. Sorki, że mi się język plącze, ale może przystanę, żeby ta kamera tak się nie trzęsła. W każdym razie jestem w tym samym hotelu, w którym byłem poprzednio, więc szału jakiegoś nie będzie. Swoją drogą, teraz będziemy mijały takich dwóch dżentelmenów, którzy do mnie zagadali. Są panowie z Bułgarii, którzy pytali o drogę. Tylko że ja nie jestem stąd, więc ciężko jest coś powiedzieć, ciężko jest coś doradzić. No. Okej, w każdym razie, słuchajcie, coś postaram się nagrać, jak będę tutaj chodził, będę szukał tego, nie wiem, jakiejś restauracji, ale z tego, co pamiętam, to Filadelfię pokazywałem ostatnio, też spacerowałem dosyć dużo, więc raczej szału nie będzie. No może tyle. Tylko taki dziennik krótki właśnie, żebyście się nie martwili, żebyście wiedzieli, że wszystko mnie w porządku. I mam nadzieję, że internet w tym hotelu jest na tyle dobry, że chociaż ten dwuminutowy filmik uda mi się dzisiaj wrzucić. A jeżeli będę coś nagrywał w tej Filadelfii, to wrzucę to dopiero jak przylecę do domu. Trzymajcie się, pozdrawiam, hejka. A może taka jedna ciekawostka. Dzisiaj jest Memorial Day w Stanach Zjednoczonych. I nawet w samolocie musieliśmy minutą ciszy uczcić pamięć moich poległych żołnierzy. Ale moim zdaniem piękny zwyczaj. Tradycja, święto.